W tym odcinku przetestujemy sobie batona musli o smaku słonego karmelu z firmy Bakaland. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to baton musli. Informacja o smaku, jest to słony karmel. Firma jest to Bakaland. Kalorie. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. Informacja, że produkt się przetwarza. Informacje, żeby po zjedzeniu ten papierek wyrzucić. Gramatura jest to 30 gram. I datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po rozpakowaniu. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Niestety ten batonik się rozpada, co mi się strasznie nie podoba. A w smaku głównie wyczuwalny jest cukier trzcinowy. Tutaj macie cenę, jest to złoty 29. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że jest smaczny i ma mało kalorii. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że się rozpada i że jest za słodki. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 6 na 10, ponieważ jest trochę za słodki. I na dzisiaj to koniec i pa pa!